Hej, witajcie moi kochani, znowu jestem zadowolony, szczęśliwy, bo nagrywam kolejny odcinek. Zagrajmy w Total War Attila, ale mi ta gra wchodzi. Naprawdę, powiem wam szczerze, że już dawno nie czułem się, nie bawiłem się tak przy Total Warze. Odpocząć troszeczkę, znaczy, może inaczej troszeczkę, powiedz, od początku, żeby nie było takiego szmeru, kurczę, zawiłości i tak dalej, dobra. Dzisiaj jestem wyspany niby, ale gadam jak potłuczony. Więc wracając do tematu. Zrobienie sobie dość długiej przerwy od ogólnej gry na komputerze. W praktyce 2 miesiące nie grałem w nic, w żadną grę. No tak. W praktyce od początku wakacji niezbyt mi się chciało w cokolwiek grać. Urodził nam się Attila. To już wiem, bo widziałem parę razy ten filmik. Ale nie będziemy go pomijać. Albo nie urodził się tylko... Albo urodził się, albo już został. W każdym bądź razie, wiecie, jakieś ma się ten komputer taki super... No właśnie, urodził się. No i ogólnie jest bardzo sympatycznie, wiecie, teraz jak się gra jest zupełnie inna jakość, nie grało się długo, więc też się chce grać. Ten lektor to już on jest od nie pamiętam od którego Total War'a, ale ten sam jest, jest taki zabawny. Dobra. Cele zrealizowane, przygotowania. Dostałem pieniążki, wyznaczono misję. Przetrwaj do wiosny 2420, tak? Był pijany, nie wiem, zrobił coś źle i w ogóle jest głupi. Tutaj potrzebujemy nadprodukcji. A tutaj możemy? Też potrzebujemy dużo. Lipton, dobra, coś się takiego stało, powiedzcie mi. Ty, był pijany, gdy miał stać na warcie. Skuteczność naszych elitarnych oddziałów spada z takich wieśniaków jak on. Wychłosta jego decymacja, co to jest? No decymacja to jest taka dość, powiedzmy... Uczyjmy przykład z tego śmiechu. Jezus, co ja zrobiłem? Nie to chciałem. Tak przez przypadek mi się kliknęło. No w każdym razie, tutaj mamy bardzo dużo pieniążków, więc teoretycznie obóz byłby okej. Okay. Boże, pieniążków. Mieliśmy bardzo dużo żywności. Tutaj tak naprawdę potrzebujemy, no faktycznie tego obozu pasterskiego. Ale potrzebujemy też tego rozwoju. Kurczę, za dużo potrzeb naraz mamy. Ale w sumie tak, tu jest praktycznie już pełna armia. Dzięki moim super zabiegom. Więc tak, tu się zbliżymy. Tymi zaatakujemy. Spodziewałem się, że będzie to coś, powiedzmy, bardziej pociągającego. Ale stoczymy sobie bitwę. Bardzo są miłe te bitwy. Daje mi masę frajdy. W końcu te bitwy wyglądają naprawdę sensownie. To muszę przyznać, ale tak z taką niecierpliwością czekam tego Warhammera. Jak zobaczyłem, że te bitwy będą faktycznie troszeczkę, nawet mogą wyglądać troszeczkę lepiej niż te w Attili. Co teoretycznie nie jest dziwne, jeżeli wchodzi nowy tytuł, ale w Total Warze jest jednak. Dla przykładu bitwy w Medievalu dla mnie znacznie są ciekawsze niż te bitwy w Napoleonie czy w Empire'ze. Ja tam w ogóle... Nie, dla mnie to nie przemawia na przykład. Szczególnie też są ciekawe bitwy, powiem szczerze, ale i tak. W Romie były ok. Powiedzmy, już to szło w dobrą stronę. Ale w Attili faktycznie zdobywanie miasta, czy samo rozgrywanie tych batalii jest zdecydowanie lepsze. Jest zdecydowanie lepsze, daje mnóstwo frajdy, jest ten mrok jakby, ten klimat. A Rom 2 cały czas jest taki jeszcze kierkowaty, takie mam wrażenie. Ale to jest tylko moje osobiste zdanie, każdy może mieć własne inne.
Dobra. Rozmieszczamy wojsko, warunki pogodowe są w miarę okej. Zamknij się, żeż kurde. Nie mogę tego wyłączyć poza nagrywaniem, to jest ten problem. A dobra, czyli tak, ogólnie miasto jest spore naprawdę. No muszę przyznać, że nawet dobrze jest, dobre ma zabudowania i tak dalej, więc zdobycie go nie byłoby takie proste, gdybyśmy... Czy uda mi się chociaż jedną taką zniszczyć, bo one będą problematyczne, powiem wam szczerze. Ale będziemy mieli dwie armie, to też jakoś tam nam będzie sprzyjać. Do tyłu. Onager jak najbliżej, niech podejdzie. Kawaleria tutaj może dość mało zrobić w tej bitwie, to jest problematyczne. Muszę wam przyznać, że oni faktycznie mogą nie do końca podziałać. No i dobra. Rozpoczynamy bitwę i teraz tak. Zniszczymy bramę czy zniszczymy wieżę? I to jest interesujące pytanie teraz. Bramę mogą nam zniszczyć chociażby ci panowie, prawda? Strażnica... O, jak ładnie, przyszli za nami. Bardzo dobrze, to już wiem co zrobię, a to zaraz wam powiem dokładnie co zrobimy. Wykorzystamy... Nie mają tej ludzi tak naprawdę. Boże, nie trafili. Ja pierdzielę. Patologiczne to jest. W każdym razie. Armia już przeszła, czy nie? Zwiększyć tempo, bo ja potrzebuję już. No właśnie. Rozstawić się w ten sposób, może nie biegiem. Potrzebujemy tego onageru. Ci na tym naszym już się kończą pociski, oni tego jeszcze nie zburzyli. Jezus Maria. Co za żałość. My tej wieży nie zniszczymy, to będzie patologia. Dobra, atakujcie w to miejsce, ostatni wystrzał, bo może teraz akurat traficie w tą wieżę przez przypadek. Ostatni chyba dwa, nie, cztery. Dobra, kurwa, nie mam nic do powiedzenia w tej chwili, bo jestem zszokowany tym, co się stało. Na chwilę obecną. Już widzę, że muszę pozwalniać tutaj niektórych ludzi. O. Generał co tam robi, to nie wiem, ale w każdym razie powinien się zmienić. Wiecie, jaki jest problem tego wszystkiego? Że mimo tego, że mamy taką armię, to i tak nic nie zrobimy, bo i tak oni będą musieli przedrzeć się przez to miejsce, oni będą nas atakować, tak? Tylko tyle, że będziemy mieli więcej ludzi do pozabijania naszych, powiedzmy w ten sposób. No i teraz pomyślmy, co tu można zrobić. No dobre miasto jest, fajnie się broni, nie? Znaczy fajnie się broni, no. Dobrze jest ulokowane. Jeszcze nie chociaż jednej takiej wieży byłoby dość przydatne. A brama warowna uszkodzona 40%, no ciekawe. To może jednak coś się nam uda. Rozstawiajcie się szybciej, poproszę was o to. Dobra. Z tej armii potrzebujemy tak, raz, dwa, trzy. Tutaj dołączacie do tych panów. Ta czwórka staje tutaj obok tych. I łucznicy tu. Ty stoisz w tym miejscu. No i dobra. Powiedzmy, że dam wam szansę i zaatakujcie tą wieżyczkę na razie strażnicą. Jeżeli nie zrobią tego, to po prostu zaatakujemy bramę, no. Nie będzie innej opcji. Wystrzeliście coś raz? Chociaż chyba tak. No widzę, że kurwa jesteście kolejnymi kretynami. Atakujcie tą warowną bramę, bo ja widzę, że tutaj będzie problem w ogóle z czymkolwiek rozwaleniem. Ale armia jest spora. Trzeba przyznać, że no, ładnie, ładnie.
jakoś nigdy się im nie przyglądałem, a wyglądają całkiem sympatycznie. No tutaj trafiać trafiają, ale... Tam to po prostu byli rakami, nie? Po prostu. Dobra, a i tych możemy wykorzystać w końcu. To są oddziały, które... rzucają, ale ta bitwa wygląda naprawdę sympatycznie, bo jest wielka. Wielka armia tutaj stoi, pod murami. Nadawać. Zniszczcie już teraz, to będziecie mogli się skupić chociaż na... próbie atakowania tego będziemy. Fortyfikacje uszkodzone 16%, strażnice. Nieuszkodzone prawie nic, zawarzałość. Dobra, dawać ten ostrzał szybszy. Razie 10 minut niby nam minęło. No ale zważywszy na to, że to są przyspieszenia i tak dalej, to jakby to nie ma... większego znaczenia, chyba trafili. No w końcu. Zobaczcie, jeden raz wystarczy trafić i już jest są naprawdę duże uszkodzenia. O, jak ładnie. Nie wiecie, jak mnie to cieszy. Teraz możecie trafić tutaj na przykład. Jakby się im udało, to już bym był zadowolony. Jeszcze jakbyśmy zniszczyli to, bo tam tamtych bocznych to nawet nie ma co marzyć, ale... No nawet jednym nie trafili, więc... 28... 28... 28, ostatni wystrzał. Weź kurwa, dalej słopi. Dobra, no comment, please. Wiem, bo są kretynami jak cholera. Dobra, robimy tak. Raz. Fuck. Bez tych ludzi. Podchodzimy. Nie, hucznicy też coś zrobią. Też niech coś podziałają. I gdzie są ci moi harcownicy? Też niech coś tam podziałają. Zwiększamy tempo. Jak zaczną do nas walić. No właśnie, to teraz zaczynamy biec po prostu. A nie, oni już biegną. Bardzo interesujące, że się tak wyrażę. Fucking kurde. Ale będziemy mieli strat na tej bitwie. No, zaczęli coś tam strzelać. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Dobra, biegiem. Ja pierdzielę. Nawet nie doszli. Biegiem, 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 biegiem. Dobra, ci sobie nie poradzili, w takim razie wy biegamy. Kurczę, to nic nie daje, nie? I kawaleria nas docisnęła teraz. Wow, 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 Jezus Maria, co to się dzieje w tej chwili? Dobra. Dokonać ataku na tych może. Po prostu spróbujemy ich pozastrzelać. Wszystkich. Inaczej tego nie nazwę. Biegiem, to nie ma innej opcji. Zobaczcie to, ale ich ostrzał zciął. Pięknie to wyszło nawet. Dobra, tych teraz postrzeliwujemy. Ostatni raz powiedzmy. I kończymy ostrzał. Wycofujemy się, a wy wbite robimy.
tych panów tutaj. Trzeba ściąć. A reszta po prostu ma biec tutaj. Zwiększamy tempo lekko, bo to trochę potrwa. Weźcie, powyżynajcie tych gówniarzy już. Dobra. Zajmujemy to... tą strażnicę. Bardzo dobrze. Będzie przynajmniej nas walić. Kurczę. Jakie to jest... co tu się dzieje? To jest dopiero. Dobra, dobra, brać ich. Fuck. Co wy robicie? Uciekać, nie podostrzał. Przynajmniej nie straciliśmy tych lepszych oddziałów, tylko te podstawowe takie nasze. Tam. Już niszczyć. Jeden oddział ma się maksymalnie zająć. Tymi naszymi oponentami. Jeszcze dyżurującymi, ale to jest takie zamieszanie. Tutaj skakują, robią co chcą. Ci też, dalej, biegniemy, dalej, tutaj. Trzymają się ci Rzymianie, no nie powiem, że się nie trzymają, bo się trzymają. Bardzo dobrze, tylko że wy to już macie zająć po prostu ich i tyle. Ile straciliśmy jak na chwilę obecną? Niecałe 1000 żołnierzy. A to jest siła fortyfikacji jednak, matko kochana. To nas niesamowicie tak naprawdę boli. Zobacz, ile oni strzelają. Jest od cholery. No ale tu już pozostałe tam tylko włócznicy to tam. Nie są absolutnie żadnym przeciwnikiem dla naszych ludzi. Zwalimy ich? Nie, oni tam na sam widok widzę, że uciekają już. Dobra. Tutaj cały czas trwa walka, czyli jakoś tego nie przypiszymy niestety. Oni przegrywają, rzecz jasna, bo... kurczę, topornicy to nie są... czy tam germańska brygada, już nazywajmy ich po imieniu. Zakończ tę bitwę, bo to jest niby zdecydowane zwycięstwo, ale tylko dlatego, że mieliśmy dużo ludzi. Właściwie łucznicy 150 nam wybili. No nasza piechota przede wszystkim nieprzystosowana do walki przeciwko łucznikom. No i ci Teonagery, oni po prostu zrobili tutaj totalną... totalnie to zepsuli. Już nawet nie mogę... nie mogę tutaj nic innego powiedzieć. Po prostu Teonagery totalnie... totalnie zawaliły tutaj. Tak, zero celności w praktyce. Dobrze, że mieliśmy drugą armię, bo... ta bitwa byłaby jeszcze krwawsza, tak? Musielibyśmy posłać nasze dobrowe jednostki, a tego bardzo bym nie chciał. No ale teraz będziemy mogli przynajmniej tych, co przeżyli, na przykład połączyć, albo w ogóle ich wywalić. Rozwiązać i zrekrutujemy, bo możemy, tak, bo mamy teraz pieniądze i z tego miasta też powinny być spore pieniążki, bo miasto jest duże, jest fajnie zrobione. No ale w naszej drodze do Hiszpanii będziemy potrzebowali jednak lepszych oddziałów, lepszej armii. No i jeszcze ci nasi włócznicy są totalnie, powiedzmy, nieprzydatni, tak. I co prawda bitwa za bitwą walczą, ale tak naprawdę tylko stają się przyglądają, nie? Augusta Vindelcorum. Straty 600. No to jeszcze nie jest tak źle. Ta armia jest zdecydowanie lepsza, bardziej doświadczona. Dobra. Tylko 900? Co to za biedaki są? Którędy teraz możemy iść? Możemy iść ewentualnie na Mediolan, ale ja tego zrobić nie będę mógł chyba. Jednak nie. Staniemy sobie tu. Jedną armię, drugą armię stajemy. I tak trzeba będzie zaatakować to w następnej turze, bo widzę, że to będzie... to sama akcja co zawsze. No i ogarnijmy w końcu tych naszych ludzi. Ci jeszcze niech zostaną ewentualnie. Niech się połączą w ten sposób.
Dobra. A w sumie tych nie będziemy ruszać. No tutaj to już dajcie spokój po prostu. Słabizna jak cholera. Nawet doświadczenia nie mają, więc... Rekrutację sobie po prostu zarządzimy, bo potrzebujemy ich niestety. Boom. A jednak dwie tury się robi. Dobra, myślałem, że będzie jedną. To na razie w ten sposób. Tutaj nic nie potrzebujemy. Niech się oczywiście regenerują nasze ludziska. A tu mamy 19 ludzi jednak. Jednak coś nam wyrżnęli. Ci się spisali całkiem okej. Okay. Nie powiem, że było źle. Łucznicy mi pomogli zdecydowanie. Zdecydowanie. Germańscy pikinierzy. Oni są lepsi niż ta piechota. Chyba. Pewności nie mam, ale tak. Brygada konna nie będzie nam potrzebna. Nie, no piechota, tak. W tej chwili piechota i nic więcej. Ile potrzebujemy do tego? 5 nadwyżki, ale cholernie dużo. Ale ja chyba chcę w tym miejscu, tak? A, to jeszcze 3 tury, 4. I powinno być, jak my stoimy. No, wyszliśmy stąd, jesteśmy tu. Ej, połowa drogi tak naprawdę za nami. Bardzo, bardzo dobrze. I badanie poproszę, informacje, co to jest. Aha, będziemy mogli pozamieniać tych ludzi. No i bardzo dobrze. W końcu będziemy mieli jakieś lepsze jednostki przeciwko konnicy, które być może będą się mogły sprawdzać w walce już nawet przeciwko piechocie. Coś tam, chyba jakiegoś agenta mamy cały czas pod nami. Idziemy północą. Nie, nie można się zbliżać do tych głównych miast Rzymu, bo one tak czy siak mają tutaj gdzieś jakieś legiony. Te legiony gdzieś stacjonują, pokonanie ich jest na chwilę obecną po prostu niewykonalne przy naszych armiach. Cesarstwo to tam wschodnio-rzymskie, a patrzcie jak oni się utrzymują cały czas, nie? Nie wiem czy cesarstwo... o właśnie, i tutaj zaraz coś nam wyskoczy, zobaczcie jakie niepełne legiony mają po prostu. Coś jedzie. No, wiedziałem, że tak będzie. I nie jesteśmy w stanie nimi walczyć, pomimo tego, że nie mamy wcale aż tak zniszczonych. A, bo mają 3 armii. A nie. Bo jeszcze wsparcie z tego. Przecież przed chwilą pokonałem, więc tak czysto teoretycznie to nie powinno działać. Chcesz się wycofać. A, tutaj zobaczcie. A tutaj moglibyśmy na przykład spróbować ich pokonać. Czy nie? Tam już nie ma wsparcia tamtej armii. A to mają jakichś Germanów, jakieś coś tam. Mają od cholery włóczników, czyli to, co oni nie potrafią po prostu wykorzystać. I zaatakują nas jakimiś pierdołami. Jeden oddział kohorty mają i tam dalej nie wiemy, co to jest. A mamy troszeczkę te nasze jednostki nadszarpane i to mocno. Nie możemy sobie pozwolić na takie straty, mimo wszystko. Woli mi się wycofać i za turę zaatakujemy na przykład go naszymi dwiema armiami i po prostu zmierzdzimy. Zobaczcie, bo on tutaj stoi. My go zaatakujemy po prostu naszymi dwiema armiami. Myślę, że tak będzie najlepiej. I on wtedy nie będzie mógł wsparcia mieć swojego. For the tribe. 16 jednostek mimo wszystko mamy. No właśnie, to jest ten problem, dlatego nie mogliśmy ich za bardzo podjąć. Dobra. Poczekaj. A czemu ta armia nie bierze udziału? Tak, i teraz powinniśmy dostać wsparcie od niej. Oj, widzicie, i zupełnie inaczej się rozmawia w tej chwili, nie? No dobra. Zróbmy to w ten sposób. Bo i tak musimy ich pokonać, żeby dziś przejść. I się wycofamy jednak. Zregenerujemy siły i wtedy będziemy mogli walczyć. Ale ze względu na to, że mnie zdenerwowali. Tutaj sprowadzili siły swoje. O kurwa, zapomniałem, że przy zniszczeniu nie można się ruszać. Ale szlipa.
Ale szlipa. Podstawowe rzeczy, żebym zapomniał. Dobra. Zrekrutujmy sobie tak. W tej chwili musimy się posiłkować tymi jednostkami jednak. I rekrutacja, powiedzmy, podstawowych jednostek naszych. Ej, jejku, jejku. No tak, no bo zniszczenie przecież zabiera całość. Ajajaj, nie pomyślałem o tym. I teraz, czy jesteśmy w stanie im stawić czoła? Myślę, że tak. Myślę, że to będzie wykonalne. A już nie mają wsparcia z tamtej strony. Oczywiście. Miasta, tak, bo miasto już nie ma, bo zostało zniszczone, ale tak miało być. Bo mnie zdenerwowali. Zobaczymy, czy będziemy walczyć, czy się po prostu wycofamy. Bo jednak walka dwie armie na dwie armie to już jest dość niebezpieczne, bo my dostaniemy, jak wygramy, a myślę, że wygrać wygramy, ale dostaniemy takie straty, że to już będzie duża przesada. I nawet nie będzie za bardzo gdzie się zaszyć. Żeby zregenerować straty. No zobaczymy, co zrobi takiego Rzym. Wydaje mi się, że będzie chciał zaatakować. Tak ja myślałem. Podprowadza armię i atakuje. I będzie 1 na 1? 2 na 2. No i mają przewagę, nie? Ale jesteśmy troszeczkę wyczerpani. Dobra, wycofamy się. Wycofujemy się. I... koniec, dobra. Czyli nie zaatakują teraz. Ale jakoś armię... no, nie, dobra, tam się nie boimy tego. Teraz my spróbujemy to wykorzystać w pewien sposób. Poszli. No kurczę, to jest strategia. Się kłania. Nie, no nie można się za bardzo bawić, bo Rzym to jest jednak... cholernie potężna frakcja. Osobiste moje zdanie polega na tym, że powinniśmy się wycofać tutaj na terytorium tejże frakcji. Tu możemy sobie awansować ludzi. Bardzo dobrze, już jest lepiej. Już jest znacznie lepiej. Ale pokaż mi zasięg tego. No właśnie. Tak, tak, tak. Możemy się wycofać nawet do tego miejsca. Myślę, że już teraz Rzym nie powinien chcieć nas gonić aż tutaj. Raz, dwa. Tam 18 jednostek mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O jest, strasznie dużo tego. Piechota nam się przyda na pewno. Zrekrutujmy ją. W tym miejscu nie możemy rekrutować. Możemy sobie zmienić na naszych... a właśnie, co oni mieli? To mnie interesuje. Gotcy poborowi. Walka w zwarciu 15, obrażenia, premier szarży, obrona w zwarciu. 15, 11, 20, 35. 20, 11, 25, 40. Lepsi są, no. Są lepsi, to fakt. Ale co nam dało to jeszcze? Germańscy włócznicy zamiast germańscy poborowi. Okej. Okay. No, my w tej chwili tak czy siak lecimy w wojsko, nie? Więc teraz tutaj. 6 tur i dopiero 7 tur. Ale nic innego nie zrobimy. Tak, tutaj potrzebujemy troszeczkę więcej. Tu musimy się zregenerować. No i za 2 tury, to wiecie, można się bić, nie? Jaki oni mają zasięg? Mają zasięg do dzieci lasu. Ci mają zasięg akurat, żeby wesprzeć ich w razie W. No dobra, zobaczymy jak to będzie się rozwijać, ale na chwilę obecną kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Ja bym może chciał się z wami... to jesteście Almenowie, tak? Bardzo przyjemny spadek, co powiecie na... pakt o nieagresji, sojusz obronny.
Nie. Myślałem, że może mnie wesprą, wiecie, jakby to jakaś walka była. Ale chyba nie. W takim razie troszeczkę zmiana planów. Będziemy szli pewnie przez to. Tutaj. Tu jest zniszczone. Tu może. Albo tutaj po prostu przejdziemy. Ej, to są naprawdę... Nie, przepraszam. To nie są zniszczone, tylko po prostu nie wiemy, co tam jest. No i... A nie, przepraszam. Musimy dotrzeć tylko tutaj, więc easy. Oni się akurat w tym miejscu się ulokowali, więc my też tam się ulokujemy. Dobra, no i dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Bye, bye.